Witajcie kochane na naszym kanale Serce Kobiety, z tej strony Monika i dzisiaj chciałabym nawiązać troszkę do bardzo ostatnio modnego trendu rozwoju osobistego, a mianowicie takiej kwestii rozwój osobisty pod tytułem ja sama sobie to zrobię, ja się rozwinę osobiście, może tak. No i właśnie ten temat chciałam dzisiaj poruszyć. W sieci, ogólnie w sieci i na zewnątrz sieci, czyli w takim życiu codziennym, mamy bardzo dużo różnych treści, które mają nam pomóc w... No nie chciałabym tutaj powiedzieć w takim naprawianiu siebie, ale może w takim leczeniu sposobów bycia, leczeniu relacji z samą sobą, ale też z innymi ludźmi. Mówię tutaj o różnego rodzaju filmikach, kursach, jakichś webinarach, te wszystkie różne rzeczy, które są dostępne przez internet, online, ale też takie na żywo, tak? Czyli jakieś konferencje, tego typu rzeczy, aż po jakieś grupy wsparcia i terapię. No jest tego teraz wysyp. Naprawdę fajnie, że to jest, fajnie, że to działa, no bo działa, ale może się wkraść taka jedna myśl, na którą chciałabym dzisiaj zwrócić uwagę, a mianowicie to, że to się ma zadziać w tobie i ty sama masz sobie to zrobić. Że ostatecznie masz sobie zrobić w sobie takiego kogoś, kto się na przykład zaopiekuje tym wewnętrznym dzieckiem. I wszystko w porządku, bo to tak do tego dążymy, tak? Żeby w środku było to ja, które będzie zarządzało całym tym grajdołkiem wewnętrznym i tymi różnymi głosami, i tymi różnymi emocjami, i tym wszystkim, co się nam pojawia w środku. Tak, tam ma być jakaś taka instancja pod tytułem ja. Tylko możemy ulec takiemu złudzeniu, że my sobie to mamy same zrobić. O to mi chodzi. Nie? Że to masz sobie to sama wypracować. I to jest taki motyw, posłuchaj tego dobrze, proszę, sama sobie to musisz zrobić. Sama sobie to masz wypracować. Tak jakby nie było kogoś innego, kto może ci w tym pomóc. Ja, tak jakby ten motyw takiego samouzdrawiania, samoleczenia miał cię właśnie odciąć od innych, którzy są też dla ciebie. Są właśnie też w tym celu, żeby pomóc tobie się jakoś tam pozbierać. I zwróćcie sobie na to uwagę, kiedy w momencie, na ten moment taki w własnym rozwoju, że zaczynasz myśleć, że to ty już sama musisz sobie dać radę, sama sobie poradzić. To jest taki moment, kiedy możesz się zacząć odcinać od relacji. No właśnie, nie? Jakby przestawać widzieć tego drugiego, który chce być na przykład z tobą w relacji. To może być takie bardzo, bardzo podstępne, że no niby niezależna, tak? Niby właśnie o to chodzi, żeby być taką jednostką niezależną, ale możemy wylać dziecko z kąpielą. Że chcę być niezależna, ale tylko dlatego, że ja się boję zależności. No i na to sobie zwróćcie uwagę. Czy właśnie nie odcinacie się we własnym rozwoju od tego, żeby wyjść do drugiego człowieka. No i to był taki trochę przydługi wstęp, ale właśnie o to mi chodzi, żeby zwrócić na to uwagę. Nasze zranienia w relacjach powstają w relacjach. Tak? I tutaj wracamy faktycznie do dzieciństwa, do tych pierwszych relacji, do tych relacji z najważniejszymi osobami w naszym życiu, To już też na pewno dużo osób wie, o czym mówię. I właśnie pociągnijmy ten temat. To w relacji powstają zranienia. I najlepszą metodą leczenia tych zranień będzie relacja korygująca. Ale relacja, czyli jesteś ty i jest druga osoba i dopiero w tej relacji może nam wyjść sposób budowania relacji i co tam jest takiego raniącego, co nie pozwala nam na bycie razem. I zobaczcie, jeżeli odcinasz sobie tego drugiego i powiesz, nie, to ja już teraz sama siebie uzdrowię, uleczę i nie potrzebuję nikogo innego, no to brakuje ci bardzo ważnego elementu właśnie w leczeniu. Jeszcze raz to powtórzę. Zranienia powstają w relacjach. Zranienia te relacyjne, tak? To, o czym tutaj mówimy cały czas. To powstaje w relacji. Więc najlepszą metodą leczenia tych zranień będzie właśnie utworzenie relacji z tym kimś drugim. I na to chciałam dzisiaj zwrócić uwagę w tym filmie, żeby się nie bać relacji, żeby się nie bać poprosić o pomoc, żeby się nie bać poprosić kogoś, kto na przykład chce być z tobą w relacji, żeby jednak otworzyć się na relacje. Otwierając się na relacje, otwieramy się też na zależność pewną. Jeżeli chodzi tutaj o relację terapeutyczną, do czego zachęcam, jeżeli chodzi właśnie o ten rozwój wewnętrzny, bardzo zachęcam do podjęcia takich różnych działań terapeutycznych, no to wtedy będąc w terapii, wchodzisz w taką relację zależności od drugiego człowieka. I nie bój się tej zależności. Bo tu może właśnie wybijać, nie? Że nie chcę tej zależności, to ja się sama będę leczyć, nie? Ja sama. Nie będzie to działało, ponieważ my jesteśmy relacyjni. My działamy w relacjach, my się tworzymy w relacjach. Więc zachęcam do tego, żeby sobie to tak pooglądać, to jak podchodzisz do swojego własnego rozwoju. Czy bardziej kładziesz nacisk na to, że sama sobie to musisz wszystko wypracować, czy jednak jesteś otwarta na współpracę z tym kimś innym, z tym drugim. No i to tyle na dzisiaj. Zachęcam do subskrybowania, do lajkowania tych naszych filmików, no i do oglądania następnych. Trzymajcie się, pa!